Witajcie kochani, witam was serdecznie na horoskopie na kolejny tydzień. Tym razem mamy to tydzień 31 styczeń do 6 już luty. Przełomowy tydzień, nowe energie. Witam wszystkie osoby spod znaku Strzelca, w Słońcu, Księżycu, Ascendencie, ale też i Wenus, Merkury, Marsie. Gdzie tu masz ochotę, z jakiej planety zaglądnąć? Nie ma sprawy. Na pewno, jeżeli jesteś, na pewno to są jakieś wiadomości dla ciebie. Pamiętajcie, że czytanko jest ogólne, więc bierzcie, co rezonuje, co nie rezonuje, zostawcie z szacunkiem dla tych osób, które mają to usłyszeć. Jeżeli ktoś życzyłby sobie taki wgląd indywidualny, zapraszam serdecznie na sesję indywidualną. Maile są poniżej w opisie i w komentarzach, także szukajcie, piszcie o ofertę, wyślę wam tam ofertę, możemy się spotkać. Dobrze, zróbmy sobie teraz czytanko, tak jak ostatnio. Najpierw, co idzie nowego, ewentualnie coś, co może powrócić do strzelca. Co idzie nowego? Już coś mamy. Mamy rycerza buław. On nam wyskoczył trochę taki przewrócony, ale ja tu nie będę rewersów brać, taką mam umowę z moimi przewodnikami, ale tutaj warto to mieć w pamięci, czyli ten ktoś, kto wraca tutaj do strzelca, nie do końca ma fajne intencje, powiedziałabym. Powiedziałabym, tu czuję jakby inna maska na twarzy, a inna intencja w sercu. Coś takiego poczułam. Może to jest nawet dla jednej osoby, także tak jak mówię, bierzcie, co rezonuje, kochani, tak? Temat główny na ten tydzień. No właśnie, karta wisielca. I znowu, zobaczcie, jest do góry nogami. Tak czuję, że ten tydzień może trochę stać na głowie u was. I ciekawe, pamiętacie, jak ostatnio nagrywałam wam horoskop, była burza śnieżna i potężny wiatr się zerwał. Był taki aż huragan u nas wtedy. I dzisiaj, jak zaczęłam rozkładać kartę, powiedziałam, że dla strzelca prosiłam przewodników o pomoc. Wiatr się zerwał, słuchajcie, i wiał dosyć mocno, więc dla mnie przez chwilę teraz się uspokoił i czuję, że to jest informacja, że strzelce mają dużo do przemyślenia w tym tygodniu, ale to jest na zasadzie właśnie spojrzeć z innej strony, z innej perspektywy. Czegoś nie widzisz w taki sposób, w jaki to jest okazane ci, jakby widzisz jakąś iluzoryczną banieczkę, taką fantazyjną, prawda? Czasem sobie potrafimy stworzyć jakąś iluzję wokół kogoś, wokół jakiejś sytuacji, wierząc w to, że to jest fajniejsze niż jest w istocie. No właśnie, tu czuję, że to tego dotyczy. Zaraz nam się ta sytuacja tu okaże, wyklaruje lepiej, jak będziemy mieć więcej kart. Zobaczmy obszar serca twojego, miłość, relacje, związki. No właśnie. Jest tutaj jakaś potyczka, jest tu jakaś dysputa, jest tutaj jakaś, co ja mam zrobić, prawda? W którą stronę pójść? Jakieś takie wewnętrzne szarpania, ja bym powiedziała. Okej, zobaczmy, co w głowie ma strzelec. No i oczywiście urzędy, finanse, sprawy zawodowe na zewnątrz domu. I tu mamy trójeczkę monet. Piękna karta, słuchajcie, jak tutaj na ten obszar. Ja bym powiedziała, strzelec ma w głowie, aby coś usprawnić, coś naprawić, coś poprawić, współpracować pięknie z innymi, skupić się na działaniu, na rozwoju, na pracy właśnie. Pięknie, idealnie. Ta energia tutaj, powiedziałabym, jest idealna. I jeszcze tu czuję, że możesz w tym tygodniu skorzystać na współpracy z kimś, kto doskonale wie, czym ty się zajmujesz, jakby macie wspólne pomysły, priorytety, plany, może wspólne hobby, pasje. Tu jesteście w stanie sobie jakoś fajnie pomóc. I mamy czwóreczkę monet jako radę na ten tydzień. Czuję tą radę na dwa sposoby. Pierwsza rada, ponieważ ta czwórka monet jest powyżej, słuchajcie, wisielca, a wisielec mówi nam o zastopowaniu, o zatrzymaniu, o powstrzymaniu. Teraz rozumiem już, dlaczego ta karta chciała nam wypaść w rewersie. Dlatego, że rycerz buław odwrócony w rewersie, to jest jakby zatrzymana energia ognia. I już rozumiem, dlaczego ten wiatr tak wiał przy was. Wiatr pokazuje, że trzeba by tą energię ognia u was na nowo rozbudzić, kochani. Gdzieś jest coś u was przyblokowane, może być przez jakąś relację, związek, czyli masz przy sobie kogoś, kto blokuje twoje potencjały wewnętrzne. No właśnie. Czuję, że jeśli to
jeżeli to jest dla ciebie, to czuję, że chodzi o to, że ta osoba mówi ciągle do ciebie, że jest ciebie za dużo, że zachowujesz się za bardzo, że może, nie wiem, jesteś za głośna, że jesteś za zbyt bardzo. Jakby ten ktoś widzi w tobie wszystkiego za dużo, tego ognia za dużo i próbuje to umniejszać, ujmować jakby, zmniejszać w tobie. Ty nie wiesz, co masz zrobić, bo ten ogień w tobie szaleje, przecież to jest wasz żywioł, kochani, nie da się wyłączyć ognia, prawda, wewnętrznego. Więc nie pokazujesz aż tyle na zewnątrz, blokujesz to w sobie, co sprawia, że ten wewnętrzny ogień ciebie rani. Więc tu zdecydowanie jest potrzeba zmiany, słuchajcie, podejścia do samego siebie, dlatego że to, co teraz robicie, rani was. Może ty aż tak tego nie czujesz, chociaż czujesz, że niektórzy z was tutaj bardzo czują już wręcz boleśnie to, że ta energia wasza jest zablokowana w was. Te dwie karty pokazują, to jest zablokowane, ale to szaleje wewnątrz, słuchajcie, i tego się nie da zatrzymać. To jest nieprawdopodobna siła, musicie to uwolnić. Niektóre osoby uwalniają sobie taką wewnętrzną energię poprzez sport, prawda, wysiłek fizyczny i tego rodzaju aktywności, które męczą ciało, prawda? Ale słuchajcie, nie da się też tak na dłuższą metę, bo będziecie zadręczać to ciało, prawda? Zamęczać ciągle tym wysiłkiem fizycznym. Więc ja tutaj powiedziałabym, ta karta 5, ona pokazuje ci, i tu macie maga, zobaczcie, weź sprawy w swoje ręce, zobacz, co możesz z tym zrobić, jakie masz zasoby, jakie masz środki, jakie masz możliwości i zrób coś z tym, tak dłużej być nie może, bo słuchajcie, piątka była, to jest taki moment dla mnie przed eksplozją po prostu. Albo to się wyciszy, albo to eksploduje, prawda? Jeżeli eksploduje, narobi bardzo dużo krzywdy, nie tylko na zewnątrz, ale i też w tobie. Łatwiej jest taką energię po prostu upuścić, tak jak mówię, albo szaleńczo sprzątając, albo ćwicząc, tańcząc, śpiewając, nie wiem, robiąc cokolwiek, bo jeżeli się tą energię znowu wyrzuca w jakieś przekleństwa, czy złorzeczenia, czy takie gderania, mamrotania, to pamiętajmy, że to, co wyrzucamy z siebie, to do nas powraca, więc no właśnie, uważaj, co mówisz, strzelcu, dlatego że z jakiegoś powodu żywioł wiatru, powietrza wokół was jest bardzo teraz aktywny. Jest era wodnika, więc może z tego powodu, może masz w kosmogramie dużo powietrznych znaków. W związku z tym ten żywioł powietrza zabiera te wszystkie twoje słowa do realizacji, całe myśli twoje do realizacji i ten ogień to podsyca cały czas, więc uważaj bardzo, strzelcu, co myślisz, żeby nie podupaść w jakieś niefajne energie. Co tu mamy dalej? No zobaczcie, kontynuacja właściwie tego, już mamy, słuchajcie, 55, pojawiają nam się już zdublowane cyferki, co dla mnie, jak wiecie, w czytaniach jest niezmiernie ważne. Ewidentnie jest przestroga, ja bym powiedziała, żeby coś z tym zrobić, bo zobaczcie, to, co się dzieje w was i ten cały chaos tutaj w jakichś relacjach, w jakichś związkach prowadzi do konfliktów. I teraz konfliktów między tobą a tą osobą, tymi osobami, ale także do konfliktu wewnętrznego. I tutaj już ewidentnie widzę, głowa kłóci się z rozumem, razem z serduszkiem, prawda? Czyli ta głowa, czyli rozum, intelekt, ego, one tu mają jakby swoje pomysły, natomiast twoje serce, twoja świadomość, duszyczka, one mają swoje pomysły. I dlatego twoja energia jest zablokowana. Wy tu macie totalną, zablokowaną energię. Dwie karty na to wskazują, słuchajcie. I do tego ta cała sytuacja sprawia, że macie już tego naprawdę serdecznie dość. Czujecie zmęczenie się. Ja tu czuję zmęczenie od was, ale słuchajcie, zmęczenie tą energią powstrzymywaną, czyli dosłownie czuję jak wulkan przed wybuchem. O, zobaczcie, wow, teraz zauważyłam, zobaczcie, co tu jest. Wulkan, który wybucha, a ta karta wypadła w ten sposób, czyli jakby jeszcze chwila i to wybuchnie. Jeszcze mi światło zaczęło mrugać, wow. Strzelce kochane, o, uważajcie, bo to jesteście na pograniczu eksplozji, dosłownie tak czuję.
No dobrze. Masz maga tu, więc co jest piękne, jest pokazane. W każdej chwili możesz to zakończyć, w każdej chwili możesz to zmienić, w każdej chwili możesz coś z tym zrobić, ale musisz się ruszyć, bo tu rada czwórka, wiecie co, dopytam do tej rady, bo chciałabym dokładnie wiedzieć, co tu wyższa jaźń nam przekazuje. Pokażcie nam tu pięknie, słuchajcie, co tutaj ta czwórka monet jeszcze dla strzelczyków wszystkich. Jako rada. Czemu czwórka jako rada? No bo król buław. No właśnie. I to jest wasza energia, kochani. To jest wasza siła, to jest wasza moc. A wy gdzieś jesteście, zobaczcie, w piątce buław i w piątce monet i w dziewiątce buław. Czyli jakby ktoś was wytrącił totalnie z waszej energii i wy teraz leżycie na tej ziemi praktycznie już, zobaczcie, bezsilni, nie dlatego, że coś z zewnątrz przychodzi strasznego, tylko dlatego, że wy tłumicie w sobie waszą przepiękną energię ognia. Wy jako strzelce musicie wziąć sprawy w swoje ręce i zobaczcie, czwórka monet już rozumiem, to co jest dla ciebie ważne, istotne, zabierz ze sobą, zabezpiecz w jakiś sposób, prawda, jak najbardziej, ale trzeba często w takich sytuacjach zaryzykować w taki sposób, by po prostu, kochani, zostawić pewne rzeczy za sobą, które, no właśnie, zobaczcie, sprawiają, że czujesz się tak. Znowu upadek. Zobaczcie, ja wam położę tego króla na wierzchu, żebyście widzieli. To jest wasza energia. Tak powinniście się prezentować światu. A wy tu, zobaczcie, leżycie po prostu. Totalny upadek ze względu na blokowanie swojej energii. I to, jak mówię, ta energia jest zablokowana dlatego, że wy chcecie być na zewnątrz widziani jako inni, czyli spokojniejsi, łagodniejsi, cichsi, prawda, bardziej układni, bardziej jacyś, bo ktoś tak sobie tu zażyczył, ale to jest nierealne, słuchajcie. Ilość energii, która się nagromadziła już w was kolektywnie, zobaczcie, bo to jest ogólne czytanie, sprawia, że niedługo, tak jak tu powiedziane, bo na początku, ta energia wystrzeli, słuchajcie, wystrzeli. Dopytajmy o tego rycerza buław. Mamy pazia pentakli, czyli tak zdecydowanie trzeba by się temu przyjrzeć, zaobserwować, ale ziemski żywioł pokazuje mi, tu by trzeba to wyciszyć, zrównoważyć, uwolnić, prawda, zaobserwować. I na bieżąco sprawdzać, co się dzieje, i uwalniać w taki sposób bezpieczny dla siebie i dla innych. I masz jeszcze trzy buławy, czyli oczywiście możesz tą energię też wykorzystać w planowanie pięknych, spełnionych marzeń, może jakiegoś podróżowania, może coś ci się układa tam, może zawsze masz jakieś, od zawsze jakieś pragnienia, marzenia, to tutaj jakby ta energia może pomóc ci w kreacji tego, w planowaniu po prostu tego, żeby tą energię twoją, ogromną wewnętrzną jakoś pięknie wykorzystać. Mamy teraz też erę wodnika i mamy też patron wodnika, patronat, prawda? Bo już nam się z koziorożca na wodnika zmieniło. I słuchajcie, to jest podwójne powietrze, czyli bardzo duża siła. A zobaczcie, kiedy ogień się pali najbardziej, kiedy dodamy mu powietrza, prawda? Więc tutaj jak najbardziej. Pozwól, żeby twoja moc, w tamtym tygodniu chyba było uwolnienie mocy u strzelca, albo coś było z mocą, prawda? Albo w zeszłym tygodniu, albo na luty, jak robiłam czytanko, zobaczcie sobie, dla strzelca właśnie, bo coś mi migło teraz, tak mi pokazali mój tytuł, który pisałam. Macie możliwość powrócić do swojej siły mocy, ale żeby to się stało, musicie po prostu odizolować się od ludzi, którzy wam blokują tą moc. No zobaczcie, dokładnie o tym mówię. As buław. Jeżeli jesteś dla kogoś za bardzo, to znaczy, że to nie jest ktoś dla ciebie. Ty potrzebujesz kogoś, kto ukocha twoją moc, kto doceni ten twój ogień, twój wewnętrzny i abyście razem mogli nad tym pracować i z tego właśnie tworzyć piękne rzeczy. Zobaczcie,
trzy pentakle, prawda? Ale odejść jednocześnie od wszystkiego, co ciebie blokuje emocjonalnie, energetycznie. Zobaczcie. Ten wisielec to jest ta blokada, to jest to zblokowanie totalne, prawda? Zobaczmy do tej trójki monet. No właśnie, zobaczcie, ile ognia tu się pojawia. Mamy, wow, po kolei idąc, as buław, trójka buław tu gdzieś była, tu. Później mamy dziewięć buław, no nie wiem, czy piątkę powiedziałam, czyli as, trójka, piątka, dziewiątka, mamy pazia, mamy rycerza i mamy króla buław, słuchajcie. A co tam było pod spodem? Zobaczcie, mi już uciekło. Czwórka monet. No tak, muszę to widzieć troszkę. I tu co mam pod spodem, słuchajcie, też pojawia nam się dziesiątka monet, czyli jak właściwie zadziałasz i pozwolisz uwolnić się tej swojej mocy wewnętrznej i zaczniesz z niej korzystać, a nie blokować ją, to dojdziesz po prostu do spełnionego, no bo 10 pentakli, słuchajcie, chyba nie ma lepszej karty, jeśli chodzi o satysfakcję tutaj życiową. To jest wszystko, to jest fajna relacja, związek, to jest fajna rodzina, to są fajne pieniądze, to jest fajne zabezpieczenie, to jest stabilizacja, jakakolwiek sobie życzysz, to jest wszystko, powraca do pięknej energii równowagi, dlatego że ty bierzesz sprawy w swoje ręce, przestajesz blokować swoją wewnętrzną energię, też nie pozwalasz, żeby inni to robili i po prostu korzystasz z tej swojej energii, żeby stwarzać piękne rzeczy w swoim życiu, piękne sytuacje, projekty jakieś nowe i masz wtedy 10 pentakli. I tu mieliśmy jeszcze cesarza, to jest też znak barana, więc może przy was jest jakiś ktoś spod znaku barana, kto też jest istotny dla was w życiu, ale słuchajcie, tu bardzo czuję, przestańcie blokować swoją energię, bo będzie eksplozja, dosłownie. Za to, jak świadomie wykorzystacie tą energię właśnie, żeby budować, tworzyć, kreować w swoim życiu, o, no to będzie fantastycznie. 10 pentakli. Ale to trzeba zauważyć, dostrzec i przetransformować właśnie. Deception mamy, czyli to jest ta fałszywa maska. Pamiętacie, jak tutaj na początku czułam, że coś jest fałszywego, ale teraz pytanie, kto tą maskę nosi? Czy to jest maska czyjaś, kogoś, kto wraca? Czy to jest temat twojej wewnętrznej energii, która jest powstrzymywana, a ty nakładasz maskę po prostu, że ta energia jest inna, prawda, wewnętrzna, że ty jesteś innym kimś w środku, żeby ten ktoś nie uciekł na przykład, bo może się boisz, że jak pokażesz prawdziwą twarz swoją, to ten ktoś powie, o Matko Święta, co to ma być za dużo, i ucieknie, prawda? Może to są twoje myśli po prostu, może ty po prostu się boisz, może tu dla kogoś to nie jest żadna osoba, może to jest twój umysł, twój rozum, który, bo tam była piątka mieczy, który po prostu ci mówi, że jest cię za dużo i musisz się cały czas tonować, umniejszać, prawda? Zobaczcie, zaufaj, że to wszystko, co masz w sobie, słuchajcie, ja zawsze słyszę od moich przewodników, jeżeli masz w sobie potężną moc, to też masz możliwości i narzędzia, żeby ją kontrolować, żeby z nią pracować, żeby z tego mogły wyniknąć piękne rzeczy. Ta moc jest ci dana po to, jako dar przepiękny duchowy, żeby w tym świecie stwarzać. Nie daj się blokować w ten sposób nikomu z zewnątrz, ani twojemu umysłowi. Umysł i ego, słuchajcie, to są właśnie takie, jak to powiedzieć, takie mędy, co nam, kurczę, ciągle podrzucają kłody pod nogi, a to historie wymyślają paskudne. To jest jak taka telewizja w głowie. Weź to wyłącz po prostu. No zobaczcie. Pozwól, żeby ktoś ci zaprzyjaźniony, ktoś, komu ufasz, pomógł ci na przykład dostrzec w pierwszym momencie, gdzie się blokujesz w swoim życiu, ale później jak ta osoba będzie chciała ci pomóc, to ty ją posłuchaj, bo często ludzie jak słyszą coś, to mówią nie, bo ale, i to na wymówek, więc wymówki są zawsze związane z obszarem lęku i strachu. Przejdź przez to dalej, pozbądź się wymówek,
Pozbądź się tego lęku i strachu w jaki sposób? Po prostu idź dalej do przodu i szukaj, szukaj, szukaj tej prawdy, aż znajdziesz tą prawdę, która tutaj próbuje tobie wybić, ale macie tydzień, absolutnie nieprawdopodobny tydzień, strzelec powraca do swej mocy. Zobaczcie, wow, jak Feniks z popiołów, ale mam ciary teraz. I wszyscy wy, z kim to rezonuje, będziecie mieć te same ciary, będziecie to też czuć. Ciało wam pokaże, że to o was chodzi. Musicie inaczej zacząć na siebie patrzeć. O to tu chodzi. Zobaczcie, możecie sobie sprawić raj na ziemi dosłownie. Możecie swoją wewnętrzną energią sprawić, że wasze życie się tak odmieni niesamowicie, że to będzie jak raj na ziemi. Oczywiście tu trzeba mnóstwo pracy w to włożyć, stąd mamy pentakle, prawda? Tu mamy trójkę, tam była czwórka, później mamy pazia, tu mamy dziesiąteczkę, więc widać, dużo pracy będzie trzeba w to włożyć, ale niemniej jednak masz mnóstwo możliwości i masz tą energię, z której możesz stwarzać piękną. Mamy też energię Twin Flame'a, czyli jakiś bliźniaczy płomień gdzieś tu się może pojawić tobie w tym tygodniu. Tu już się zajmiemy tymi miłościowymi rzeczami, natomiast jeszcze zobaczmy sobie te ważne, wszystkie najważniejsze jakieś pytanka może dla strzelca na ten tydzień. No właśnie, gdzieś tu jakieś osądzanie jest, jakieś stawianie takie... Jakby przyrównywanie się, porównywanie się do kogoś, do czegoś, może ktoś tutaj tak ocenia, może ty tak oceniasz kogoś, może siebie. I trzeba by się zastanowić, gdzie można uwolnić się z tego takiego jakby mierzenia się tą samą linijką. Tak jak kurczę, ja mówię, jak coś jest od metra cięte, prawda? To tutaj czuję, że tak jakby próbujesz się wpasować w coś, w jakieś... w jakąś ideę po prostu, tak, w jakiś pomysł, natomiast to się nie da, bo ty jesteś dużo większą energią, jesteś energią ognia. Energia ognia jest, słuchajcie, ekspansywna, jest nieokiełznana, jest potężna, jest rozrastająca się cały czas. Nie da się ognia zamknąć w słoiku, no bo się go zgasi, prawda? Rozumiecie? Po prostu ogień musi mieć wolność, musi mieć powietrze, żeby mógł tworzyć. I ty gdzieś oceniasz może siebie krytycznie bardzo, chcąc być innym, chcąc być inną, prawda? Bardziej się dopasować, wpasować do kogoś, do jakichś oczekiwań, może czyichś, może swoich, może społecznych. Ale to jest bez sensu. To jest tak, jakby zamknąć orła, słuchajcie, w małym domku, gdzie sufity są niskie, i co on tam ma robić? Siądzie w kącie i po prostu umartwiony będzie tylko, prawda? I z czasem w depresję wpadnie. I to jest to samo z tobą. Musisz pozwolić sobie rozłożyć skrzydła i uwierzyć w to, że jest ta moc w tobie, bo ona jest po coś, przyjąć ją, zaakceptować i pozwolić sobie na to, by wzlecieć, rozłożyć te skrzydła. Tak was widzę, słuchajcie. No właśnie, no właśnie, to jest... No właśnie, słuchajcie, już wam mówię, bo aż mi po prostu mój ogień teraz się wzbił. Czy otaczam siebie ludźmi, którzy podnoszą moje wibracje, którzy wierzą w moje czyny, którzy wierzą w to, że mogę, którzy wierzą w to, kim jestem, którzy kochają to, kim jestem, którzy uwielbiają moją wewnętrzną energię i podsycają ten ogień? Czy może jestem z ludźmi, którzy by najchętniej ten ogień zadusili, a ty jesteś tu jak Feniks z popiołów wzrastający pięknie na nowo po prostu. Wow, kochani, ja po prostu, brak mi aż słów, jak piękne jest to czytanie, ale teraz słuchajcie, jest niebezpieczeństwo, że nie zrobicie nic, że wysłuchacie to czytanie i powiecie i tyle. No i dla tych wszystkich, którzy tak podejdą, będzie dalej ten wisielec, będzie dalej czwórka pentakli, czyli zblokowanie, zastopowanie, marazm, powiedziałabym, w jakichś obszarach życia. Dalej ta energia będzie się kłębić, kumulować, aż eksploduje. Eksplozja takiej energii wewnętrznej może być na wiele różnych sposobów. Myślę, że wiecie, o co chodzi, nie będę tutaj wymieniać, bo po co przyciągać jakieś zdarzenia, prawda? Dobrze, zwierzątko mocy poprosimy tutaj dla strzelców na ten tydzień.
Macie wilka, kochani. Wilka, ale zobaczyłam, ale to jest wilk, ale też piesek. A, czyli taki oswojony wilk. Ktoś tu czuje, że lubi wilki z was bardzo, więc może dlatego mi się pokazał. Zobaczcie, dzisiaj będę siebie kochać bez warunkowania i mówienia, na przykład będę się kochać jak coś tam. To jest warunkowanie, słuchajcie, nie można sobie nic gorszego zrobić. Moja energia i entuzjazm są inspiracją dla innych. Wybieram, by być szczęśliwym i wybieram, by być ochroną jakby dla innych. I zobaczcie tą energię, zobaczcie, jak można pięknie wykorzystać. Chroniąc siebie, chroniąc innych, będąc inspiracją, motywacją dla innych, prawda? No, dokładnie, wow. I tu wyskoczył, słuchajcie, jeszcze smok. Chciałam odłożyć już te karty, ale on po prostu pofrunął do was. I to już są energie supernaturalne i z magiem tutaj, tym, który tutaj jest bardzo bezpośrednio połączone. Jest to oczywiście karta, która mówi o ochronie, ale mówi też o tym, że energia ognia, słuchajcie, jest najbardziej pradawną energią twórczą, kreatywną, z której możemy tworzyć, która jest niezwykłym misterium, świętością w tym świecie. Pomyślcie, co byśmy bez ognia zrobili? No, tak właściwie przecież ogień wyciągnął ludzi według historii tej ludzkiej zapisanej z tych jaskiń, prawda? Więc to jest rozwój, słuchajcie, to jest ekspansja. Tu ja Jowisza czuję wokół was. Pozwólcie sobie na to właśnie, by rozwinąć te skrzydła w tym tygodniu. I pamiętajcie, że chcę to tam włożyć, ale no nie wiem, dobra, tak dam. Że zawsze macie tą ochronę swoich przewodników duchowych. Wołajcie ich, upraszajcie, wzywajcie, żeby was chronili, żeby dodawali odwagi, zabierali lęk, strach. Tak jest, ale piękne. A wow, po prostu. Okej. Joy, czyli radość. Postaraj się więcej ucieszyć z tego życia. Więcej radości, więcej uśmiechu, więcej zabawy, więcej lekkości na co dzień. I mamy też vision, czyli to jest, słuchajcie, taki szeroki obraz sytuacji. Czyli nie patrz na rzeczy wokół ciebie w wąski sposób, tylko patrz i poszukuj jak najbardziej szerokiej perspektywy. Może innych osób pytaj, żeby się tutaj, żeby sobie rozwinąć jakby jeszcze to wejrzenie, prawda? I tu jeszcze bardzo chciała ta karta wypaść, nie wiem, gdzie ją damy, może tam pod spód. Zaufanie, słuchajcie, i to jest drugi raz nam się pojawia, bo tu już jest to zaufanie, czyli tu trzeba zaufać, że ta energia wasza wewnętrzna, która jest, ona jest po coś, prawda? To jest, ta energia jest, ona wam została podarowana i ona jest w was, kochani, po coś, prawda? To się nie zadziało przypadkowo, to wszystko jest z jakiegoś powodu. I znowu, tu ja mam ochotę, zobaczcie, wyjąć to na wierzch i tak położyć, to jest wasza energia, tu król, także wasza energia, jak Feniks z popiołów, słuchajcie, wow. Pozwólcie sobie na to, żeby po prostu uwierzyć w siebie, uwierzyć w swoją moc, w swoje możliwości i uwolnić tą swoją energię wewnętrzną, przestać ją blokować. I też nie pozwalaj, żeby inni ją blokowali. Przestań się osądzać, krytykować, wiecznie sobie jakieś łatki przyklejać, jakieś definicje jakieś, że ty musisz tak albo tak. A kto tak powiedział? I dlaczego niby, że ty musisz tak i tak? A dlaczego nie inaczej? Jak można ogień blokować? Nie da się, bo się go stłumi, zabije się po prostu go. I wtedy jak Feniks z popiołów. Wow. Ale czytanie, słuchajcie. O, jeszcze jednej karty wam nie wyjęłam. Właśnie czegoś mi brakowało tutaj. Okej. Tak. U, pięknie. Wdzięczność, słuchajcie. Bo taką ilość ognia. Ja wiem, o czym mówię, bo ja też mam potężną ilość ognia, słuchajcie, i można z nią pracować. Zobaczcie, jak ja pracuję. Mam ten kanał. Pomagam ludziom. Pomagam na ile mogę, na ile jestem w stanie.
jednocześnie te dary, te talenty i ten ogień, one pomagają mi też utrzymać moją rodzinę, prawda? Więc zobaczcie, jak to pięknie wszystko się składa właśnie w tą dziesiątkę pentakli. Wykorzystaj te dary, żeby w tym świecie żyć, przetrwać i być szczęśliwym strzelcem. A do tego wyrażaj wdzięczność. Wdzięczność, słuchajcie, to jest przepiękna energia, to jest magia dosłownie, czysta magia, która pomoże ci kreować, budować, tworzyć wszystko, co tylko sobie życzysz, ale trzeba się ruszyć, tu trzeba wziąć odpowiedzialność, trzeba zmienić podejście do siebie, do funkcjonowania codziennego, wykorzystać te swoje wewnętrzne potencjały i przestać je blokować. Dobrze, kochani, weźmy teraz jeszcze mini wybierz kartę, czyli jeżeli ktoś jest nowy, to słuchajcie, tu zawsze sobie robimy na końcu. Możesz zapytać o jakąś sytuację, o jakąś osobę, o coś tu potwierdzić, czy to też ciebie dotyczy na przykład, ale to niech robią tylko te osoby, które czują taką potrzebę, że tak, to jest ważne tu dla mnie, tak, to ze mną współgra, tak? Mamy trzy możliwości, pierwsza, druga, trzecia. Zatrzymaj sobie na chwilkę, jeśli potrzebujesz się zastanowić. I pierwsza odpowiedź. Tu mamy nie, ale stała na głowie, zupełnie tak jak ten rycerz buław, który mi wypadł, czyli nie do końca nie, może się zmienić ta odpowiedź, ale tu trzeba zmienić podejście, bo położyłam to na wisielcu, czyli zmień podejście, spójrz z innej perspektywy i odejdź od tego, co ci nie służy emocjonalnie, wracaj do swojej mocy. Drugie, najpierw odpuść przeszłość, czyli tu ewidentnie dwójeczki, jakaś przeszłość was blokuje, powstrzymuje przed rozwojem tego, co chcecie rozwinąć. I trzy, mało prawdopodobne. Pamiętajcie, że wszystkie te odpowiedzi można zmienić, kiedy się zmieni podejście, nastawienie, kiedy się zacznie działać inaczej, a przede wszystkim, kiedy się pozwoli tej swojej wewnętrznej energii płynąć, a nie zakręca się ją w słoiku. No właśnie, strzelce kochane, trzymam kciuki, czytanie macie absolutnie nieziemskie, energia z niego taka bije, że ja się teraz czuję jak po takiej fantastycznej kawie, słuchajcie, ale takiej zdrowej kawie, jak to jest w ogóle możliwe. No czasem kawa jest zdrowa, no dobrze, przyjmijmy, tak? Fantastycznie się czuję, dziękuję wam, że byliście, dziękuję wam za to, że mogłam to dla was odczytać, bo ach, jak się czuję teraz bosko. Bosko się czuję, bo ja uwielbiam tą energię ognia, więc i wy niech się tak poczujecie, słuchajcie. Tego wam życzę, żebyście się tak poczuli w tym tygodniu. I pamiętaj, nikt ci tego nie uruchomi. Ten przycisk, włącznik, tylko ty możesz to włączyć. Tylko ty masz nad nim kontrolę. Trzymam kciuki, żeby wam się udało. Włącz ten ogień, który w tobie bucha, a zobaczysz, jak twoje życie się odmieni. Ale oczywiście musisz nad nim kontrolę mieć, prawda? No, to musi być wszystko mądre i wyważone, tak poczułam. Okej, buziaki kochani, do usłyszenia. Zobaczcie sobie jeszcze, wybierz kartę na luty, horoskop na luty, bo tam też, no, ciekawe informacje dla was. I zobaczcie sobie koniecznie Marsa, dlatego że tu jest tyle ognia, słuchajcie, że może tam, zobacz jaką masz, jaki znak zodiaku w Marsie i potem ten znak zodiaku sobie zobacz, bo to będzie dla ciebie oznaczało tą energię ognistą tego Marsa właśnie. I zobaczcie, co tam właśnie, co wam to mówi, co wam dopowiada do tej historii. Okej, buziaki kochani, trzymajcie się, cudownie, że byliście. Ach, jak się cieszę, że to czytanie mogłam zrobić. Dobra, lecę już, pa pa.